Kolejnym etapem reorganizacji jest zmiana na stanowisku prezesa Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej. Po ogłoszeniu konkursu zgłosiło się kilkunastu kandydatów. Do kolejnego etapu zaprosiliśmy kilka osób. Jakby tutaj jednogłośnie głosami całej Rady Nadzorczej, co jest również przełożeniem na skład właścicielski klubu, rolę prezesa zarządu powierzyliśmy panu Krzysztofowi Lechowiczowi, którego tutaj serdecznie witam i bardzo mu dziękuję za podjęcie się tej roli i tej funkcji. Jestem pewien, że jest pełen zapału i jakby tutaj ma świeży pogląd sytuacji, jak i dużo, dużo nowych planów, aby podjąć wyzwania, które przed nami stoją na najbliższą przyszłość. Na wstępie oczywiście podziękuję panu przewodniczącemu Danielowi Bałutowi Rady Nadzorczej, całej Radzie Nadzorczej za ten kredyt zaufania, którym obdarzyli mnie, desygnując mnie na stanowisko prezesa zarządu Unitarnów Żużlowej Spółki Akcyjnej. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i zaszczyt, że będę mógł przewodzić temu klubowi. Dlaczego tak jest? Myślę, że część z Państwa pewnie wie, że może powiem od początku, na pierwszym meczu żużlowym byłem razem z tatą w 1986 roku, więc sporo czasu minęło. Przez większą część, w zasadzie przez ten cały czas jestem kibicem Żużlowej Unitarnów, ale w roku 1999, kiedy również był bardzo duży kłopot, duże problemy przeżywała sekcja żużlowa wtedy Unitarnów, kiedy w 1999 roku powstały też trzy poziomy rozgrywkowe i Unia też spadła na trzeci poziom rozgrywek. Wtedy pamiętam, czasy były bardzo trudne. Zaangażowałem się w utworzenie fan klubu, kiedy w tym czasie rzeczywiście coraz mniej kibiców przychodziło na mecz. Widać było, że ten klub pomału pada. Więc też zaangażowałem się przez 3 lata między 1999 a 2001 właśnie, tworząc fan klub, pomagając, będąc przy klubie. I muszę powiedzieć, że jak Państwo wiecie, no, później ze względów zawodowych jakby nie kontynuowałem tego, później też jako kibic dalej przyjeżdżałem na mecze. No, jak Państwo wiecie, z tego kryzysu Unia wtedy wyszła, pomimo pobytu przez 2 sezony w ówczesnej drugiej lidze, a w 2004 roku Unia była mistrzem Polski. Więc to jest takie porównanie, bo w zasadzie po tych 20 latach przyszedłem do klubu już trochę w innej roli jako prezes zarządu i bardzo chciałbym, używając tej analogii właśnie historycznej, żeby Unia Tarnów właśnie wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, czyli zdecydowanie w wyższych ligach, aniżeli ta, do której obecnie Unia spadła, czyli druga liga. Jeżeli chodzi tutaj, wcześniej już jakby zaczął funkcjonować projekt Nowa Unia, bo Państwo wiecie o tym, więc ten, o czym powiedział Pan Przewodniczący, proces zmiany już trwa powiedzmy od kilku tygodni, więc ten projekt Nowa Unia cały czas jakby postępuje. Ja tutaj przychodząc i obejmując stanowisko prezesa zarządu, chciałbym dołożyć jakby nowy człon do tego projektu i chciałbym Państwu, przynajmniej ogólnie Państwa zaznajomić, czyli powrót do korzeni. Bardzo zależy właśnie mi na tym i myślę, że wielu kibicom też, żeby po prostu żużel w Tarnowie powrócił trochę do korzeni. A podzieliłem to na takie 4 obszary, które chciałbym przede wszystkim na początku tutaj swojej pracy, chciałbym w te obszary jakby wejść i tymi obszarami się zajmować. Pierwszy obszar to można powiedzieć kontynuowanie, ale też odbudowa współpracy z samorządem lokalnym. I też powiem może nawet w liczbie mnogiej z samorządami lokalnymi, bo oprócz tego, że chciałbym jakby ze swojej strony nawiązać współpracę z samorządem miasta, z panem prezydentem, to też chciałbym odwiedzić samorządy gminy powiatu tarnowskiego i jakby też zaktywizować, bo przecież żużle to nie tylko są kibice z Tarnowa, są kibice z powiatu tarnowskiego, są kibice też i spoza powiatu tarnowskiego. Więc też zależy mi przede wszystkim właśnie na współpracy z samorządem, bo to jest też przełożenie na szkoły, to jest też przełożenie na właśnie uczniów i
mówiąc w cudzysłowie, zarażanie nowych, młodych ludzi właśnie żużlem. Nie tylko jazdą na żużlu, bo przecież nie wszyscy na tym żużlu jeżdżą, bo jeżdżą tylko nieliczni, ale też zależy nam na tym, żeby ci młodzi ludzie zarażeni przychodzili najpierw z rodzicami, tak jak ja kiedyś przychodziłem z tatą, żeby przychodzili z rodzicami i po prostu pokochali ten żużel. Na tym przede wszystkim bardzo zależy i w tym samym obszarze zależy mi na konsolidacji lokalnych sponsorów i darczyńców, mecenasów tego żużla tarnowskiego, tych, którzy są obecnie z klubem i tych, którzy z jakichś powodów z tego klubu odeszli. Chciałbym, aby po prostu wszystkich tych sponsorów skonsolidować, żebyśmy jakby byli jedną drużyną i żeby sponsorzy zobaczyli, że w ten klub w dalszym ciągu warto, a może warto powrócić, żeby sponsorować ten klub, bo w nim dobrze się dzieje. Na tym mi bardzo zależy i to jest ten pierwszy obszar. Oczywiście nie można tu zapomnieć o takim głównym partnerze Grupie Azoty, bo bez Grupy Azoty żużel w Tarnowie pewnie by nie istniał. Wiemy wszyscy o tym, że Grupa Azoty od wielu, wielu, wielu lat jest tarnowskim żużlem i mamy nadzieję, że tak będzie. Będę robił wszystko, żeby Grupa Azoty w dalszym ciągu była tarnowskim żużlem. To jest jakby ten pierwszy obszar, na którym chciałbym się skupić. Drugi obszar, który też zmartwił mnie i pewnie nie tylko mnie, to zmniejszająca się liczba kibiców odwiedzających stadion, a wręcz takie widać było nie do końca dobre relacje, tak się może wyrażę, nie do końca dobre relacje pomiędzy kibicami, a zarządem, a klubem. Tak jak wspomniałem wcześniej, tworzyłem fanklub w 1999 roku, jeździło nas kilkanaście osób, byliśmy z drużyną na dobre i na złe u siebie na wyjeździe. Cieszyliśmy się, zawodnicy, którzy widzieli, że niedobrze się dzieje w klubie, ale cieszyli się, podchodzili, że nawet 4-5 osób było na wyjeździe i to była radość nas wszystkich. I zależy mi na tym, żeby właśnie odbudować raz, żeby coraz więcej kibiców z chęcią przychodziło na tarnowski obiekt, żeby od nowa bądź na nowo pokochali ten klub i przede wszystkim chciałbym nawiązać relacje, jeżeli się utworzy grupa zorganizowana, przecież była bardzo według mnie dobrze wyglądająca grupa prostacy, bardzo fajne oprawy robili na meczach, ale gdzieś to wszystko po prostu się rozjechało, mówiąc kolokwialnie. I dzisiaj, jeżeli będzie grupa zorganizowana, mam nadzieję, że się utworzy, może i klub też jakby może wspomoże i pomoże, żeby taka grupa powstała, to na pewno chciałbym z osobami, które tam decydują w tej grupie, żeby te relacje, żeby były spotkania bieżące, żebyśmy wspólnie budowali tutaj ten tarnowski żużel, no można powiedzieć prawie od nowa, ale bo przecież klub istnieje, ale budowali go i żeby ta opinia i wizerunek tego klubu był jak najlepszy. Kolejny jakby obszar, trzeci obszar, powrót do korzeni tego takiego hasła przewodniego mojego objęcia, to szanowni państwo, skupienie się przede wszystkim na szkoleniu młodzieży. Jak państwo wiecie, bo są kibice pewnie i starsi, którzy pamiętają lata jeszcze 80., gdzie wtedy było mało zagranicznych zawodników. Niektórzy pamiętają czasy bardziej współczesne. Generalnie naprawdę w Tarnowie było zawsze dużo dobrych wychowanków, którzy nie tylko jeździli w Tarnowie, jeździli też w innych klubach, to państwo wiecie, do dzisiaj tak jest. I to szkolenie zawsze bardzo dobrze wyglądało w Tarnowie. I dzisiaj widzimy to, szanowni państwo, po wynikach juniorów w różnych rozgrywkach, bo państwo widzicie, w jakim miejscu jest dzisiaj Unia Tarnów, ale w jakim miejscu też jest dzisiaj, mówimy o drużynie seniorów, Apator Toruń. A patrząc na półfinały drużynowych mistrzostw juniorów, Unia, no tylko dlatego, że jeździła tylko praktycznie pod koniec dwuosobowym składzie, przegrała z Toruniem, a pozostałe rundy była wyżej niż Apator Toruń, gdzie też Apator Toruń kiedyś słynął z wychowanków. Więc to tylko pokazuje ten przykład, że naprawdę warto inwestować w szkolenie młodzieży w naszym klubie tutaj tarnowskim. Mamy naprawdę kilku świetnych wychowanków i to widzimy. I miejmy nadzieję, że ci wychowankowie
jakby będą zasilać też tutaj drużyny już seniorów, przechodząc do wieku seniorów. Na czym mi zależy? Na tym, żeby właśnie budować drużynę, żeby w tej drużynie było jak najwięcej wychowanków, bo to też jest magnesem dla kibiców, to też jest magnesem dla sponsorów. To są osoby, które spotykamy na mieście, spotykamy w różnych miejscach, a nie tworzymy tylko drużyny zawodników z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, objeżdżają jakby mecz i jadą do swoich domów, więc zależy mi przede wszystkim na właśnie na szkoleniu młodzieży, na inwestowanie najbardziej właśnie w szkoleniu młodzieży, żeby jak najwięcej wychowanków jeździło w naszej drużynie. Tak jak kiedyś, jak Państwo pamiętacie, jest wielu znanych zawodników, którzy tutaj, naszych wychowanków, którzy tutaj jeździli. Jakby takim ostatnim, czwartym obszarem, który chciałbym Państwu przedstawić, jest taka próba jakby zjednoczenia, konsolidacji tarnowskiego lokalnego środowiska żużlowego. No przez te lata różnie bywało, Państwa tutaj nie będę tego rozwijał, bo też nie znam jakby nie znam przyczyn, dlaczego tak się działo. Nie chciałbym też jakby komentować jakichś tam doniesień medialnych. Różnie to bywało tutaj, jeżeli chodzi o przepraszam, jeżeli chodzi o właśnie byłych zawodników, działaczy czy trenerów. Mi zależy na tym, ja zacząłem pełnić funkcję od wczoraj, więc ja patrzę tylko w przyszłość i oczywiście patrzę z optymizmem, że uda się, tym bardziej, że ja tutaj wchodzę jako w zasadzie kibic, więc ja tutaj każdego szanuję, każdego byłego zawodnika Unitarnów, każdego działacza, każdego trenera, każdego osobę związaną z tym klubem i drzwi mojego gabinetu będą zawsze otwarte dla każdego właśnie z tego tarnowskiego środowiska żużlowego. Jeżeli nawet te osoby jakoś nie będą zaangażowane w działalność klubu bieżącą, ale na pewno chciałbym, żeby miały swoje miejsce na stadionie i żeby po prostu z chęcią na te mecze żużlowe przychodzili jakby od nowa i od nowa poczuli ten klimat żużla, przecież kiedyś w nim w pełni uczestniczyli. To są jakby taka kwestia bardzo istotna dla mnie, bo przecież wymieniając tylko kilku, przecież jest klan braci Rympałów, Robert Kurzdżał, Mirosław Cierniak, Robert Wardzała, jego tato, który był trenerem i zawodnikiem, Marian Wardzała, wcześniej Janusz Kapustka, Janusz Łukasik i wielu, wielu innych zawodników. Nie sposób wymienić, oczywiście dzisiaj poza Tarnowem jeszcze jeżdżą, czy Kuba Jamruk, czy Janusz Kołodziej. Wielu, wielu tych zawodników, których mówię, nie sposób tu wymienić, a wszyscy Państwo wiecie, że większość kibiców dla nich przychodziła na stadion w Tarnowie i bardzo by mi zależało, żeby właśnie próbować skonsolidować to całe środowisko. Nie jest to pewnie rzecz łatwa, ale na pewno jestem na to otwarty i jeżeli ci zawodnicy i te osoby będą tą transmisję oglądać, bądź będą wiedzieć, że drzwi mojego gabinetu są dla nich otwarte. Oczywiście też w tym obszarze chciałbym powiedzieć, że chciałbym pamiętać jako reprezentant klubu o tych byłych zawodnikach, działaczach, trenerach, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Muszę Państwu powiedzieć, że nie będąc jeszcze prezesem oczywiście, przez wiele lat jako prywatna osoba, jako kibic odwiedzam grup, szczególnie czy Krystiana Rępały, czy świętej pamięci byłego prezesa Szczepana Bukowskiego. Więc odwiedzam też właśnie z sentymentu, że kiedyś wiele radości te osoby przynosiły działając w klubie, czy jeżdżąc w klubie i na pewno, żebyście Państwo wiedzieli, że my, ja i moja załoga będziemy też o tych osobach, które odeszły, a miały związek z tarnowskim żużlem, będziemy o nich pamiętać. Więc to są jakby te cztery obszary, które chciałem Państwu powiedzieć, które jakby sobie wyznaczyłem takie cele i takie hasło właśnie do tego projektu Nowa Unia, żeby dodać powrót do korzeni, dlatego że, tak jak powiedziałem, wielu kibiców jest, którzy chodzą już od lat naprawdę X, 70., 80., którzy pamiętają inne czasy. Teraz są oczywiście inne czasy, ale każdy z Państwa gdzieś tam ten żużel ma w sercu. Gdzieś sympatia za różnymi zawodnikami zagranicznymi, bo przecież też można powiedzieć, wielu tych zawodników tutaj jeździło w Tarnowie. I
Dlatego ten powrót do korzeni jest dla mnie jako prezesa zarządu bardzo istotny i będę się na tym koncentrował. Oczywiście wiemy dzisiaj, że od niedzieli, że w zasadzie no, wiedzieliśmy wcześniej, ale od niedzieli już jest oficjalnie, że będziemy jeździć w drugiej lidze, więc można powiedzieć, po tych 20 latach wracamy na trzeci poziom. Oczywiście też to nie jest poziom, który zadowala kogokolwiek, mnie też nie, ale zobaczymy, jak się te sytuacje potoczą. Będziemy robić wszystko, żeby Unia wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, co najmniej do pierwszej ligi. Mam nadzieję, że kiedyś dotrwamy takich czasów, my wszyscy wspólnie, i że będziemy jeszcze oglądać Unię w najwyższej lidze, w Ekstralidze, że nie tylko będziemy oglądać inne kluby, a będziemy też oglądać nasz klub, więc ja sobie życzę tego wszystkim, sobie też, jeżeli będzie mi dane tak długi okres być tutaj w zarządzie, prezesem zarządu. Oczywiście wchodzę tutaj z taką nową energią, z pomysłami. Oczywiście o wszystkim nie będę Państwu mówił, bo to nie o to chodzi, żeby nawet o takich szczegółach mówić, ale jest wiele naprawdę rzeczy, które gdzieś u nas w Tarnowie zostały w jakiś sposób może zapomniane, zaniechane. No po prostu musimy uruchomić wszelkie pokłady, żeby przyciągnąć młodych ludzi, żeby jakoś zachęcić różnymi pomysłami, różnymi konkursami i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, żeby te oprawy meczów były trochę inne. Właśnie po to, żeby jak najwięcej też młodych ludzi przychodziło na stadion, żeby ten żużel rzeczywiście kwitnął, żebyśmy tu widzieli wiele samochodów, wiele kolejki w kasach, tak jak kiedyś to było. To wszystko nam zostało gdzieś w pamięci i miejmy nadzieję, że to wszystko wróci. Taką nadzieję, bo jak tutaj powiedział Pan Przewodniczący, są pewne zmiany w Radzie Nadzorczej, więc jakby ta Rada też jest odmładzana i jakby też są różne pomysły i ja też będę dziękował za każde wsparcie oczywiście Pana Przewodniczącego i Rady Nadzorczej, bo taki jest mechanizm jakby tego działania, więc a ze swojej strony też będę chciał wprowadzać wiele tutaj właśnie pomysłów, żeby zaktywizować trochę tak to środowisko, żeby to środowisko poczuło taki powiew trochę świeżości, czegoś nowego, czegoś co daje nadzieję na lepsze jutro dla tarnowskiego żużla. A przecież no powiem szczerze, ja nie przyszedłem tylko dlatego, żeby tu pracować, tylko też przyszedłem jako fan, jako sympatyk tarnowskiego żużla i bardzo mi na tym zależy. Też startując w konkursie, nie ukrywam, to też jakby było moim przesłaniem, że jeżeli będzie mi dane, to spróbuję podjąć działania oczywiście w różnych obszarach, żeby ten klub odbudować i żeby wrócił tam, gdzie jest jego miejsce.